Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Mertany Archolos. Moi drodzy, naszym głównym zadaniem jest teraz pozbyć się uchodźców, im się należy. Krednar opowiedział mi historię o wiedźmie z Wiedźmin... O Jezus, tak to jest, jak mam nierozgrzany głos i już nie umiem nawet czytać. Krednar opowiedział mi historyjkę o wiedźmie z wiedźmich trzęsawisk. Używają jej do straszenia gawiedzi. Pewnie miał na myśli mgliste moczary na północ od Wilczego Leża. Pozmieniał nazwę bagien, by historia nabrała mroczniejszego brzmienia. Udało mi się dowiedzieć, że wspomniane bagna nadają się do uprawy bagiennego ziela. Kto wie, może mi się przyda ta informacja. Wiem od mojego znajomego, który kroniki przeszedł lata temu, że podobno da się pozbyć tych uchodźców, nie zabijając ich. Wiadomo, najlepszą opcją, najprostszą opcją jest to, żeby ich po prostu zabić. Ale my no, nie musimy tego robić. Możemy sobie poradzić, nie zabijając ich. Ivy raczej powie, że mamy co robić. No chociaż nie, teraz możemy z nią gadać. Lucy, no widzę, że tutaj raczej z nikim nie porozmawiam. Ewentualnie można zapytać, co farmerzy sądzą. Ale z tego, co widzę, też nie. Jak jątko. Ojejku. Dobra. W ogóle tutaj jest podobno gdzieś też ukryta jaskinia. I fajnie by było się do niej dostać, ale nie wiem, jak nam to pójdzie. Mamy jak na razie już tylko zadania główne dostępne w naszym życiu, jakby to powiedzieć. Tam na dole jest też smoczy zębacz, trzeba o tym pamiętać. Tak, i tam da się na dół zejść do jakiejś jaskini. I myślę, żebyśmy spróbowali to uczynić. Tylko nie wiem, jak nam to wyjdzie. Ja już tutaj ostatnio troszeczkę schodziłam. Widzę, że Marvin nie jest zbyt dobry w skakaniu. Ja sobie jeszcze nie włączamy w piątek już. I co? I myślę, że musimy tutaj ogarnąć temat. Można iść na listę moczary, ponieważ no, już nie powinno tam być jakoś bardzo popotliwie. Tu jaskinia? Tu w życiu nie będzie jaskini. Tam jest ten zębacz na dole. Chociaż podobno jaskinia jest gdzieś tutaj. Nie wiem, jak to będzie, kiedy sobie na przykład chycnę w ten sposób. Marvin to przeżył. Niewiarygodne. Ale mam odczucie, że nie powinno mnie tu być. Ale tutaj coś rośnie na górze. O matko, zaraz się spierdzielę, wiecie o tym. Tam coś rośnie. I ja to coś chcę. I to jest chyba szczaw królewski. Jak najbardziej. Okej, okay, tutaj chyba tych jaskiń jednak nie ma. Ale chyba było jednak warto tutaj wejść. Najwyżej sobie zeskoczymy prosto do wody. Ponieważ i tak bym się właśnie chyba chciała kierować w okolicy tych mglistych moczar i zobaczyć, co tam można znaleźć. Tylko, o matko boska, dobra, zajdę jakoś normalnie stąd. Tak jak mówię, interesuje mnie to, czy faktycznie tutaj gdzieś jest jaskinia. Tam może być jaskinia. Dobra, wejdziemy sobie tak i przejdziemy się tędy. Tylko może tak bardziej pomału. Nie, tu nie ma żadnej jaskini. Także wydaje mi się, że możemy po prostu zeskoczyć do wody. Ale przynajmniej złowiliśmy sobie szczaw królewski. Akurat w tę stronę jest właśnie to miejsce, które potrzebujemy, czyli mgliste moczary. Nie wiem, co tam możemy znaleźć, ale wydaje mi się, że jesteśmy już w miarę silni, żeby tam się udać. Co prawda ostatnio tam też tą mapę żeśmy ogarniali. Tam te krwiopijce są, wiecie, okropne. Ale no, można z nimi spróbować. Ten eliksir życia oczywiście nie będziemy pić. Warto by było go w sumie wyrzucić albo sprzedać. Bardziej sprzedać, bo widzę, że kosztuje bardzo dużo. Nie mamy też w ogóle złota aktualnie. Za bardzo. Bo ja chyba kupiłam ostatnio te amulety Nordmarczyka, cały set. Ja mam to założone wreszcie. Amulet, pierścień. Tak, musimy znaleźć też drugi pierścionek. Niestety nie wiem, kto może go mieć. A może wy coś powiecie na temat tych uchodźców na górze? Nie,
kompletnie nic. No dobra. Ciekawi mnie w ogóle też, jak my byśmy sobie poradzili na przykład z takim smoczym zębaczem. Bo w sumie moglibyśmy spróbować coś wykminić. Zanim pójdziemy też na te moczary, to przydałoby się przespać. Co prawda tam będzie zapewne ciemno, no ale mimo wszystko wiadomo, jak to jest. Tu owcze skóry mogłabym zarąbać, ale nie będziemy tego robić. Do rana się prześpię. I spróbujemy się udać na te moczary. My już tam raz chyba weszliśmy przez jakiś tam przypadek. Okej, tutaj jest cały czas to samo. Tak, no jak pamiętacie, tutaj kopaliśmy ostatnio z Mortisem. Chyba tak się gościu nazywał. No i tutaj na dół można oczywiście zejść. I tam jest pełno bagiennych krwiopijców na dole, ale może jak zejdziemy sobie tędy, to będzie troszkę przyjemniej jednak. Słyszę, że jakiś ten błotniak się na mnie denerwuje tam na dole. Ta krwiopijca mi się bardzo nie podoba. Mamy ładne obrażenia z kuszy, ale co z tego, jeżeli trafienie mamy bez sensu, takie głupie. Najlepiej do nich oczywiście wiecie, w jaki sposób podbiegać. Ona już się chyba na mnie striggerowała. Nie, to ten błotniak. O, ona też. Musimy zrobić wszystko, żeby przestała do mnie strzelać. No. Na szczęście tamta nie może trafić we mnie, nawet dwie. Tam się zombie leje z goblinem. Co tu się kuźwa dzieje? No. Ała. Chowaj ten kwas. Super. I tutaj jest jeszcze jedna. Ja się bardzo cieszę, że one ten kwas właśnie wywalają w momencie, gdy... Wiecie co? Gorzej, że mi błotniaka jednego chyba sksuła ta krwiopijca. A tam co się dzieje? Nie mam pojęcia. Ale ostatnio mieliśmy sporo zadań, więc dzisiaj chyba przyszłaby pora troszeczkę na exploring jednak. Ten rzeczny mirt można by było zbierać, bo można zrobić z niego polewkę. Ale w sumie z drugiej strony nie wiem, czy jest sens. Co to jest? Pan błotniak, ty się topisz, czy co ty robisz? Nie mam pojęcia, ale dziwną fontannę robiłeś przez chwilę. Weźmy sobie telekinezę, żeby zobaczyć, czy nic tu nie ma. Tam jest jakieś złoto, skórzany mieszek, a no tak. Nie zauważyłam tego. Zapomniałam raczej o tym. Dobra, to złoto też zbiorę. Aktualnie jesteśmy... Dobra, nie zbiorę go, bo mi się postać zbugowała. Siup. I co? I będziemy wchodzić, myślę, w głąb. Tam jest faktycznie jakaś chata, być może ktoś tam mieszka. Tu będzie sporo zombiaków chyba na dole. Te moczary nie są duże. Są na pewno mniejsze od bagien. Dobra, tu się goblińscy wojownicy lali chyba z zombiakiem. Chyba na pewno. I nie zostało z nich kompletnie nic. Kurde, jakiś wypadek chyba za oknem. Chyba na pewno. Dobra, nie przedłużając, lecimy wypijać dalej potworki. Cześć, pani zombie. Widzicie, one są dosyć odpalone. Ale można bez straty HP tu nie znajdę. Je wykończyć. Okej, idzie kolejne. Widzicie, one też są szybsze od zwykłych zombiaków. Najlepiej jest w sumie walić, kiedy on uderza. Ła, no chłopie! Dobra, widzę też, że mamy pierwsze ścinki zaliczone. Wow, mam wodę. O, bagienny golem. Dzień dobry. To może byśmy poczekali na niego tutaj na dole. O, tu jest drabina w ogóle też na górę. Dobra, wiecie co? Niech ten golem sobie tam biega. Ja bym chciała wyjść tutaj wyżej i zobaczyć, co tu można znaleźć. Wygląda interesująco. Okej, weszłam nad ten wodospadzik, tak jakby.
Myślę, co to jest za ścieżka. Czy myśmy tutaj byli? No na pewno nie. Mamy tutaj runę wiru. I kolejny pan Kostek coś ma? Dżin, oczywiście. I starą monetę. Oczywiście starych monet nam też potrzeba, bo będziemy mogli wtedy zdobyć ten miecz, co otworzy nam pradawną świątynię. Chociaż w tej świątyni jest też niezła akcja. Kolejne goblinie jagody. Trochę mało smoczych korzeni ostatnio. Chyba, że tu jest gdzieś na tym kamieniu, ja nie widzę. Nie wiem, wątpię. Ale warto będzie też telekinezę wyjąć i posprawdzać. Ach, bo tam byliśmy przecież na dole. Okej. Okay. Ten golem oczywiście tam odwala jakiś szajs, więc może byśmy zeszli do niego jednak. I pomogli mu się ogarnąć. No, myślę, że każdy z nas go słyszy. Słyszałam trutnia na... w tym miejscu. Ach, tu jesteś, paskudo. Ciekawe miejsce. O, proszę. Przyzwanie zębacza, wywar z niebieskiego bzu, lodowa lanca. Coś jeszcze? Ognisty korzeń. No, może być w sumie. Dobra, z tego bagiennego trutnia też przecież mogę coś zebrać. Ten golem? Golem nam zaginął w akcji. Chyba się zgubił gdzieś na tych bagnach. Chociaż słyszę, że coś mnie atakuje, nie? Tak a propos. A, pan zombie. No. Ła, odsunęłam się. Dużo was tutaj. Słyszę tego golema z powrotem. Chodź mi wpierdolić, no chodź. No, dawaj. Nie boję się ciebie. Ała, dobra jednak. Ała, nie, 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 nie. O kurde, udało się. O wow, nie sądziłam, że się uda. To zombie... Nie, to zombie nie poczeka! Fucken. O Jezus. No, jakby mnie uderzyło, to przecież bym umarła, nie? Dobra. Łykaj coś, Marvin. Dobra, bo on tu idzie. No jaki odpaleniec, cholera jasna, nie? Dobra, muszę wypić jakiegoś dużego pota, bo to zombie mi nie da żyć. Pij to. Chodź tu. No chodź, śmieciu. No. A nie, będziemy się tak bawić. Szkoda, że z nich nic nie ma. Pamiętam, że w jakimś modzie, którego ja nie ogrywałam jeszcze, ale oglądałam kiedyś serię na YouTubie, leciało z zombiaków... leciała z nich ludzka skóra. I to chyba był mod ten, Dolina Zombie, ale nie dam sobie ręki uciąć. Nie mówcie mi, że ten golem mi zniknął. Ej, no nie, ja z niego rzeczy nie zebrałam. Fuck me. To niedobrze. Słyszę kolejnego śmiecia. No chodź. No chodź. Okej, golem pierwszy. No dawaj. Zobaczymy, co z golema mnie ominęło. Oła. No jeszcze jeden. Jak widzicie, dużo expo tutaj zdobędę. W tym miejscu. Co z golema leci? Serce. Coś tu jeszcze żyje? Nie wygląda.
No tej owej wiedźmy to raczej tutaj w tym miejscu nie ma. Wiedza magiczna, krąg trzeci, tom trzeci. Piątka. Coś jeszcze tu jest? Nie za bardzo. Bagienne ziele. Wow, fajnie. Okej, tam krwiopijce, tam jest kolejna jakaś chata, jakiś truteń. Dobra, jednak cofam to, te bagna są dosyć jednak duże. Dobra, bo tutaj też sporo tych zombie w wodzie chodzi. O, dokładnie. Jedno już widzę, że wstało. Ej, nie, 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 nie ma. Nie będziesz mi psuł mojego błotniaka, stary. To mój błotniak. Ej, no nie bawię się tak. Co za głupie zombie. Marvin? Dobra, wiecie co, zrobię zapis, bo widzę, że wlazłam tęgo w to bagno i się boję, że jak nie zrobię, to będzie klops. Ciekawi mnie, co jeszcze jest na tych moczarach. Widzę dużo gówien, naprawdę bardzo dużo. No. Chciałabym jednak nie dostać. Dobra. Okej, okay, i tutaj jeszcze też zostawiłam... Niczego tu nie znajdę. O, z tego jednak zebrałam? Tam były dwa, więc muszę sobie... Z tego chyba... Nic tu nie ma. Tak. Ale... Niczego tu nie znajdę. Moment, tu był jeszcze jeden błotniak. Mam cię. Wiecie co, zeskanujmy sobie okolice. Bagienne zombie. Okej, okay, i tutaj już jest bezpiecznie. To jest pytanie, w którą stronę idziemy. Czy w głąb bagien? Znaczy się tu wszystko to są bagna, nie? Nie żeby coś. Dobra, to zombie zaraz wstanie. Gdziekolwiek jest. A tutaj coś było? Nie mam pojęcia. Mhm. Nie wiem, czy wy też, ale ja słyszę szkielety. Marvin, dziękuję. Szkielety tutaj słychać. Tak jakby były nad nami. W sumie to bardzo możliwe jest. O kurde, wielkie są te bagna. Nie myślałam naprawdę, że dzisiaj tutaj przyjdę, ale byłoby naprawdę miło, zanim zajmiemy się jednak tymi uchodźcami. Pełno szkieletów tutaj słychać. A to szkielet goblin. A z was coś jest? Nic jakoś bardzo ciekawego. O, błyskawica. Wyjdę sobie tędy? Chyba nie za bardzo. Tam pewnie wyżej też są. Where are you? Tam jest jeden na drodze. Gdzie my jesteśmy na mapie? Okej, tutaj, na tej. Dobra. Wiecie, szkielety gobliny to żaden kłopot. Sami widzicie. Gorzej będzie z takimi zwykłymi. Czy tam jest troll? Ej, jak najbardziej. Co to jest? Troll bagienny. Mhm. Coś czuję, że weszłam do miejsc, gdzie nie powinnam była wchodzić. No dobra. To co, może spróbujemy coś tutaj ukminić? W ogóle bardzo dużo jest troli na tej wyspie i szczerze mówiąc nie wiem, jak ja sobie z nimi poradzę w przyszłości. Nie podoba mi się to, jak ten troll brzmi. No, dawaj.
Dobra. Takie młode trole małe to są w sumie Gittens, Majones. O, ziemny aloes, tak przy okazji. One się przydają do jakiegoś jedzenia, z tego co pamiętam. I właśnie ten ziemny aloes możemy znaleźć na odchodach tych troli. Także warto się tutaj właśnie przejść. Miecz Kushiego. Tutaj coś jeszcze? Nie, ognisty korzeń. I tyle, ale ten miecz. Co to jest? Miecz Kushiego. Broń pod zręczność. Naprawdę bardzo dobra broń pod zręczność. Ej, widzicie tam jakiegoś dziwnego szkieleta? Fejny, gościu ma imię. O co chodzi? A tak w ogóle telekinezą. Co tam jest po drugiej stronie? Mikstura odnowy życia, korzeń leczniczy, lodowe. Szczaw królewski. Jak tam wejść? Cholera. Tutaj jeszcze ziemny aloes jeden pod tym trolem sobie leżał. Okej. Okay. To co? Myślę, że spróbujemy sobie przelecieć na drugą stronę, bo wątpię, że wejdziemy tam tak po prostu. Także może byśmy po prostu postanowili się przeskoczyć. Lodowa fala, mikstura odnowy życia i szczaw królewski. To co? Zejdziemy tam tak po prostu? Coś już ten szkielet nie będzie przyjaźnie nastawiony, chociaż ma imię. To już kolejna modyfikacja, w której szkielet ma imię. Pamiętacie Lando? Dobra, jak teraz stąd zejść? Wiecie co, chyba bezpieczniej to byłoby jednak... Chociaż nie, teraz nie wrócę. A, bo tam też zombie zgupiało, widzę. Marvin? Dobra, nie oberwałam aż tak bardzo, jak myślałam. Ała. Niestety dałam się dotknąć. Jakiś zombiak jeszcze mi tu wstanie? Nie. Fajne. Przyzwanie niedźwiedzia. Nie wiem, czy jeszcze... Czy mam... Miałam już taki czar kiedyś? Telekineza korzeń leczniczy. Przed moją twarzą, a ja go nie widziałam? Dziwny bardzo. Zanim ten szkielet, to bym się chciała tutaj bardziej rozejrzeć. Okej. Kolejne dwa zombie idą w moją stronę. Marvin. O, jeszcze jedno. Dobra, zdążę się chyba napić czegoś. Albo i nie zdążę. Marvin, wychodź z tego ekwipunku. Marvin, czy ty możesz wyciągnąć broń do jasnej cholery? A nie 300 razy klikam jedynkę i nie masz broni. Dziękuję. Dobra, korzystając z okazji, to wypadałoby chyba jednak coś zjeść. Tylko zanim ja się tym wyleczę, to mi jest to lat, nie? Mam coś większego, co leczy? Mamy to na pewno. Jedz. Dobra, spróbujmy coś zrobić z tym szkieletem. Może do niego zagadać, może go uderzyć. Co się tak krzywisz? Zjadłeś cytrynę? Czy to aż tak dziwne, że człowiek próbuje przygotować swój spoczynek? Kim jesteś? Nazywam się Fane i jestem... No właśnie, kim jestem? Właściwie to niezbyt pamiętam, kim byłem za życia, ale to chyba nie ma teraz większego znaczenia. Co ty tutaj robisz? To chyba oczywiste. Próbuję opuścić swoje ciało, a przynajmniej to, co z niego zostało. Jesteś martwy? Nie widać? Została ze mnie sterta kości, ale pomimo tego nie mogę w spokoju odejść do Królestwa Beliara.
A teraz, jeśli jedyny powód, dla którego mnie niepokoisz, to ciekawość, to proszę, pozwól mi spoczywać w spokoju. Czemu nie zachowujesz się jak inne szkielety? Wszystkie napotkane do tej pory natychmiast rzucały się na mnie z wyciągniętą bronią. Powiadasz? Jak widzisz, nie posiadam nawet broni. Poza tym, takie rzucanie się na nieznajomych nie leży w mojej naturze. Może mógłbym ci jakoś pomóc? Ty? Pomóc truposzowi? Jakiś wioskowy chłopak, co to nawet o życiu niewiele wie? Nie rozśmieszaj mnie, bo mi kości popękają. W takim razie powodzenia w umieraniu. Dobrze, już dobrze. Poczekaj. Może rzeczywiście mógłbyś mi się na coś nadać. Powiedz mi, potrafisz mocno przywalić? No tak. Od czasu do czasu obiję gębę lub dwie. Powiadasz? No dobrze, nie będę oceniał książki po okładce. Pokaż mi, na co cię stać. Przywal tak mocno, jak tylko potrafisz. Okej. Co jest? Może muszę zdjąć brońkę, co? Marvin, nie kuszę, proszę cię. Mogłem się tego spodziewać. Chyba nie pozostaje nam nic innego, jak poszukać innego rozwiązania. Ciekawie. Wieczne odpoczywanie. Nic z tego, moje ciosy zdają się być zupełnie nieefektywne. Może powinienem sięgnąć po magię? Może wygnanie tego? Tylko czy ja mam takie coś? Była lodu. Mamy zniszczenie ożywieńca? Chyba nie za bardzo. Mam zniszczenie zła, ale czy to ma jakiś sens? Wątpię. Ale może warto spróbować. O, chyba się udało. Amulet Fejna. Kość Fejna. No i co? Zadziałało. Fejn w końcu opuścił nasz świat. Mam nadzieję, że jest teraz w lepszym miejscu. No dobrze, a my jesteśmy na środku bagna. Dalej. O, kolejne. Chodź tu, paskudo. Twórcy musieli podrasować zombie, nie? Musiały stać się bardziej denerwujące niż są. No oczywiście, że tak. Tak a propos, czy coś tutaj się jeszcze znajduje? Tam jest bagienne zombie. No to pójdziemy na razie w tę stronę. W ogóle to wygląda, jakbym mogła sobie wejść na tą półkę skalną. O Jezus, jeszcze gorzej. Dobra, muszę się zapisać, bo to się może źle skończyć. W ogóle myślę, w której części bagna my teraz jesteśmy. Ten truteń tu może przyleci? Dobra, chyba... Tam są bagienne szczury. Ała, no kurwa. Duże te bagna. Duże są, cholernie duże. Ale warto, bo dużo expa. Chociaż ja aktualnie nie narzekam na brak punktów nauki. Mam ich 46 i nie wiem, na co to wydać. Tak naprawdę. Okej, chyba wiem, gdzie jestem.
Ten szczur? To może by tu przyszedł, no właśnie. Okej. No jasne, no przecież. Cześć, panie bagienny szczur. Dobra, jesteśmy teraz w tym miejscu, gdzie nasz koleżka był. Tam zostały też kraby na górze, więc myślę, że zaraz się też po nie przejdę. Bo tutaj już raczej niczego nie ma w tym miejscu. Co najwyżej możemy sobie rzeczy pozbierać z potworków. I wrócimy sobie tam zaraz za chwilę z powrotem na to bagno. Tylko tak jak mówię, przejdę się tu. Bo tu powinny żyć gdzieś jeszcze jakieś kraby. Bo je tu zostawiałam. Tylko czy one dalej tutaj są? Jak najbardziej. Cześć. No. Pięknie. Też widzę, że nie weszły jakieś ładne obrażenia krytyczne. Tak jak myślałam, że mogą wejść. O! Smoczy korzeń. Coś jeszcze tu jest w tym miejscu? Rzeczny Mirt. To ja może podziękuję. Oj. Ach, Marvin. Dobra, zejdziemy na dół. Weźmy coś sobie jeszcze zjedzmy, bo widzę, że moje życie to nie jest w najlepszym stanie. Smakuje świeżo i soczyście. No oczywiście, że tak. No i co? I wracamy na te bagna. Nie wiem, czy tam jest cokolwiek w ogóle do znalezienia, ale na pewno fajnie jest to zwiedzić razem. Tamte bagna, które są w okolicach oczywiście przystani łotrów, zbadaliśmy razem. Także wydaje mi się, że przyszła pora na te po prostu. Tutaj te trutnie gdzieś zabiłam. Chociaż znając życie właśnie ich ciała już zniknęły. Dobra, widzę zombie, który zaraz do mnie przyjdzie raczej. Oho, więcej was tu. Dobra. Dobra, jak jest was tak dużo, to ja nie wiem, czy ja sobie poradzę. Dobra, poradziłam sobie. Nic tu nie ma. Natomiast moje życie na tym bardzo ucierpiało. Zjedzmy sobie coś słodkiego. O fuck, to mi daje szybkość. Nie chciałam chyba tego jeść. No ale dobra, najwyżej będziemy teraz się szybciej poruszać. Dzięki temu też chyba nie powinniśmy wbroczyć w wodzie, z tego co mi się kojarzy. Dokładnie, bo ta mikstura... O, chyba, że wyciągnę broń. Dobra, słyszę drugie zombie. Marvin, dzięki. Szkoda, że kryty nie wchodziły przez jakiś czas. Bo widzę, że dalej broczymy w wodzie, bo gdzieś czytałam, że podobno która prędkości, czy w ogóle rzeczy do przyspieszania działają też w wodzie, ale... Z tego, co widzę, to tak nie za bardzo chyba. O, proszę, srebrny talerz będzie na sprzedaż. No, pochodnia się zawsze też jakaś przyda. Dobra, będziemy teraz trochę szybciej się poruszać. Tu są szczury. Mogę? No są jak kratoszczury oczywiście. Dobra, zaraz jeszcze tamten jeden pewnie do mnie przyjdzie. Może jeszcze tam są te krwiopijce. Wiecie co, jak ja bym chciała do nich móc strzelać z łuku, nie? Albo z jakiejś kuszy. O, kolejny pan golem. Marvin, dziękuję, że wyciągnąłeś broń. Hello, my friend. No chodź. No i pięknie. Dobra, do tych krwiopic trzeba podejść. Właśnie omijamy w sumie sam środek tego bagna.
Co tam pluje? One nie powinny właśnie za dużo już wypuścić na mnie tego. No, mogę? Dzięki. Halo, zejdź ze mnie. No. Dzięki. Tam są też trutnie na samym środku, to za chwilę. Akurat mi się też skończyła ta prędkość, teraz już. Coś tu leżało, albo mi się wydawało. Coś w tej okolicy jeszcze jest? Nie, ale wydaje mi się, że dotarliśmy do tego miejsca z tym bagiennym zielem chyba. Przynajmniej wygląda to... Chociaż nie, widzę, że my wróciliśmy na to miejsce, gdzie byliśmy. Chyba tak, chyba zrobiłam teraz jedno wielkie kółko. No dokładnie. Dobra, czyli w sumie na tych bagnach nie ma kompletnie nic. Dobra, tutaj mamy ogarnięte. Musimy wejść troszeczkę jeszcze na sam środek. Faktycznie coś tu leży. Złoto. Dobra. Coś mi może telekineza podpowie. O, tam są goblinie jagody. Na samym środku pola z trutniami. Dobra, tam. Bagienne zombie jeszcze jedno i jeszcze drugie. Trafię? Raczej nie. No. Czy to... Czy ten trutny może przestać się ruszać? No, dawaj. Dzięki. Okej, okay, z tego co widzę, zostały jeszcze trzy zombiaki tutaj wokoło. I raczej będzie po całych bagnach. No nic tutaj nie ma. Przynajmniej ja niczego tutaj nie znalazłam, ale wykonaliśmy sobie jakiegoś questa przy okazji. Więc to jest coś na pewno. Tu jest jedno zombie. Chyba już jedno jedyne po tej stronie. Nie widzę, żeby coś jeszcze... chciało wstać i mi dowalić, więc... Chociaż można jeszcze tutaj też przeskanować. Tu jest jeszcze jedno. Mogłabym oczywiście nie czekać, aż ono wstanie, tylko zacząć je oklepywać, ale ja wolę chyba jednak poczekać. Czyli co, cały ten odcinek na takie bagna? Ty się zaciąłeś? Dobra. Tutaj już żeśmy biegali. Tu jest kolejne bagienne. Ale zanim to tak na szybko. Pełno bagiennego ziela, niczego już raczej więcej. Zombie to wstaje? Chyba jeszcze. Dobra, wyjdziemy sobie tędy, to ono powinno wyjść za mną. Tu jest jeszcze szkielet goblin na dole. To może zanim to zombie, to jeszcze te szkielety. Jeszcze tam wyżej chyba też mogłam wejść. W jednym miejscu, bo tutaj dużo dosyć tych szkieletów było. Dobra, te zombie poczeka. Hello? Marvin? Dzięki. Tutaj też coś widzę. Wodna pięść była. Ej, coś jeszcze? Nie. Dobra, szkielety gobliny to na luzie. Już były klepane na początku gry, więc... Raczej bez kłopotu. Niczego tu nie znajdę. Czyli co, w kolejnym odcinku będziemy próbować w inny sposób ogarniać mały kołczan. A tutaj coś jest?
Nie, tylko takie przejście. Właśnie, jeszcze mi chyba chrupało coś tu na górze. No chodź. No elo. Ej, sporo expo, jak tam z nowym poziomem to wygląda? No, zaraz będzie 34. Miło bardzo. Okej, okay, i tutaj jest jeszcze ich parę. O nie, pospadało mi na dół. A konkretnie jeden. Myślicie, że żyje? Czy już się zdążył zabić? Ciężko powiedzieć chyba. O, ile starych monet. I kufer. Mała ognista burza. Kolejny podejrzany tasak, to już czwarty. Nie wiem, czy nie potrzebujemy przypadkiem pięciu takich. Ale mamy kufer. Prawo, lewo, 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 prawo. A w kuferku przemiana warga, tworzenie szkieletu, 16 sztuk złota i 2 wywary z niebieskiego bzu. Jak my stoimy w ogóle z czasem? Bo akurat za chwilę powinniśmy kończyć i w sumie mamy całe bagna ogarnięte. Szkoda mi tego szkieletu, że spadł. Albo się rozsypał, albo gdzieś tam biega na dole. Zaraz się okaże. Bo tak jak mówiłam, jeszcze chyba zostały ze 3 zombiaki tutaj, więc... Tutaj już nic nie ma? Legendne ziele. Nie. I laga, więc chyba się tam jednak rozsypał chłop. No i tutaj jest jeszcze jedno bagienne zombie. Także to jest chyba przedostatnie nasze. Gdzie wstawać? Powinno. Oh my god. Dobra, które pierwsze? Dobra, mało ważna już. Chyba to już wszyscy. Chyba na pewno. Dobrze, moi drodzy, wydaje mi się, że kończąc ten odcinek będziemy sobie wracać na górę. W stronę oczywiście z powrotem tego obozu. Wiecie którego? Jezus Maria. Pod Wilcze Leże. Musimy najwidoczniej porozmawiać z tymi wszystkimi uchodźcami i coś spróbować wykminić, bo widzę, że tutaj nie znaleźliśmy za wiele. Liczyłam, że może ta bójda o tej wiedźmie będzie jakoś w jakiś sposób minimalnie prawdziwa i że coś uda się nam tutaj odkryć. Natomiast no, nic takiego się nie wydarzyło. Mówi się trudno. Natomiast no... Zobaczymy, czy coś więcej dowiemy się z czasem. Okej, okay, tutaj już oczywiście jest bezpiecznie. Tam na górę raczej nie wejdę. No i co? To co, wracamy pod Wilcze Leże i tam się z wami pożegnam. Moglibyśmy jeszcze spróbować z tym smoczym zębaczem się pobić, ale nie wiem, jak to by się nam... Jakby się to skończyło. Tutaj w ogóle widzę, że jeszcze prawiówki się porespiły. Albo jakaś jedna... Maliny. O, coś tam było. Innego od tych malin. No właśnie. Ach, roślina lecznicza, dobra. Ja sobie tak przeszłam obok ścierwojadów przed chwilą. Witam. No i co? I powybijane. Może ten smoczy zębacz, byśmy spróbowali, jak się z nim walczy jeszcze. Na koniec. Tylko może byśmy się wyleczyli. Dobra, to tak na koniec odcinka podejdziemy pod tego smoczego zębacza i zobaczymy, jak bardzo silny jest. Podejrzewam, że bardzo silny i że mam je pewnie na hita, ale chcę to sprawdzić. Tak na przyszłość. Bo jest też oczywiście pod twierdzą Wardal miejsce, gdzie było parę smoczych zębaczy. Minimum też jeden. Jestem ciekawa, jak ja sobie radzę z takim gównem. Mnie zeżre, no nie? Ej, nie ma tragedii.
pod warunkiem, że Marvin będzie bił. 600 expa, kolejny poziom i smoczy zrębacz wyklepany, czyli co? Można nawet by się było pod twierdzę Vardal przejść. Wow. Smoczy zębacz w okolicy, nie jest już w okolicy. Kurczę, fajnie. Knut, nie jesteś ze mnie dumny? Już nie ma zagrożenia, stary. Dobra, to co? Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten materiał i co? I w kolejnym zajmiemy się uchodźcami pod Wilczym Leżem. Musimy wejść oczywiście do środka. Trzymam też te punkty na kowalstwo przede wszystkim, bo nie wiem, ile potrzeba, żeby mieć mistrza kowalstwa. Mistrza otwierania zamków się nauczyliśmy za darmo, to znaczy za kasę, a nie za punkty nauki, co mnie trochę bolało. No ale dobra. Tutaj jeszcze są też te pełzacze do wyklepania. Wydaje mi się, że też z tymi pełzaczami już większych kłopotów nie powinno być. Może nawet spróbujemy to zrobić w kolejnym odcinku. Od tego może zacznę. Tutaj są też właśnie ci uchodźcy obok, także zobaczymy, jak to się potoczy. Dziękuję Wam jeszcze raz, trzymajcie się. No i co? I do kolejnych materiałów. Cześć!